jak widzimy, każda okazja dobra do tego, żeby manipulować, żeby działać tutaj w sposób nieuczciwy względem wyborców, bo być może komuś zabraknie czasu, komuś nie będzie chciało się sprawdzić i ktoś uwierzy w te kłamstwa. Skłamstwa, manipulacja, hejt, nienawiść. Cześć, witam Was. Dzisiaj większość czasu poświęcę naszemu Zbawicielowi Jarosławowi, ale to za chwilkę. Przyznam Wam się bez bicia, że wyjątkowo zgadzam się z słowami tego pisowskiego funkcjonariusza, którego słyszeliście na wstępie filmiku. Bo tak naprawdę pisowski wyborca znany jest z tego, że dokładnie cytuje TV PiS, przekazy, które płyną z tej pisowskiej telewizji. Większość tych ludzi nie jest zdolna do samodzielnego myślenia. U nich występuje taka typowa wegetacja umysłowa. To, co im przekaże TVP Szczujnia, to potem przelewają na forach, w rozmowach czy atakach na opozycję. I tutaj z tym funkcjonariuszem dlatego się całkowicie zgadzam. Tylko że jest jedno ale. Są ludzie, którzy sprawdzają słowa pisowskich funkcjonariuszy czy samych pisowskich dignitarzy. I tutaj właśnie chcę przejść do nikogo innego jak samego Zbawiciela Jarosława. I teraz tak, moi drodzy. Pewnie słyszeliście o tym, że kiedyś w dawnych czasach po jarmarkach wożono baby z brodą, by naród miał uciechę. Dzisiaj doczekaliśmy się czasów, kiedy po Polsce wożą Jarka z upierzem i jego przygłupim uśmiechem. Nie wspomnę już o jego w cudzysłowie mądrościach, które wypowiada na tych pisowskich spędach zwanych kampanią wyborczą. I tutaj właśnie powiem Wam, że no chciałbym poświęcić mu odrobinkę czasu. I przyznam Wam się, miałem ciężki orzech do zgryzienia, od czego zacząć. Jarosław, Jarosława, czy Balbina, czy Krysia, nie wiem jak o której godzinie kim on jest. Kaczyński, mając 73 lata, codziennie opowiada publicznie o seksie i zmianie płci. Tak naprawdę nikt normalny tak się nie afiszuje ze swoimi fobiami. Tymczasem wszystkie media o tym trąbią i tak zastępują drożyznę i PiS inflację myślami o seksie i płci naszej Jarosławy. Więc nie wiem, co chcę się pochwalić, jaki jest jurny, no ma, nie wiem, ma jakieś wspomnienia, tęskni, czy chciałby je mieć chociaż jeden raz w życiu. Może też chciałby być i może dziadkiem, a może i babcią, w zależności od tego, co go tam swędzi. Jarek, Jarosława, Balbina promocję swojego seksu już zrobił, a w PiS-ie tyle oddanych ma bab i, no, i chłopczyków oczywiście. Także Jareczku, dupnij sobie wreszcie i przestań wyć i
obrażać Polaków dla tych rechotu, tych swoich klakierów, parafian. I tak naprawdę nie wiem, czy nie odstrasza młodych ludzi od seksu. No a jakby nie patrzeć, dzietność w kraju leci na łeb, na szyję. Jest w tej chwili około w pół do szóstej. A byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. Tak powinno być. Ja bym to badał, ale... Czy środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy nie są już zagrożone, czy jednak dalej Berlin będzie starał się je nam zablokować? Proszę Państwa, my nie możemy powiedzieć, co tam ludziom do głowy wpadnie. Słyszeliście Państwo pewnie o wypowiedzi Jurowej, ale ona została zdezawuowana przez kierownictwo Komisji Europejskiej. Ale tam jest oczywiście ta frakcja, która z wszystkim chce z nami walczyć. I nawet gdyby się toczyły ciężkie walki na granicach Polski, to oni by przede wszystkim zabiegali o to, żeby w Polsce no, uznawać, że każdy może sobie określić, prawda, czy jest Piotrem, czy Zosią. I może to nawet zmienić z dnia na dzień. A później jeszcze raz. No my jednak zachowujemy zdrowy rozsądek, mamy elementarną wiedzę z biologii, wiemy, że płeć jest zdecydowana już na poziomie chromosomów i że rzeczywiście zdarzają się przypadki, to jest jeden promil mniej więcej, jeden na tysiąc, że człowiek ma jakieś zachwianie pod tym względem świadomości. I takim ludziom trzeba pomóc. W skrajnych wypadkach trzeba przeprowadzić operację. Tylko że, szanowni państwo, to nie oznacza, że po tej operacji kobieta będzie mężczyzną, a mężczyzna kobietą. Nie. To tylko pewne pozory będą stworzone. No, krótko mówiąc, tak to, szanowni państwo, jest i w żadnym razie nie jestem przeciwko temu, żeby tym ludziom, których to nieszczęście spotkało, rzeczywiście pomagać, ale to nie oznacza, że jeżeli gdzieś w innych krajach no troszkę jest takie zachwianie, no, powiedzmy sobie, tradycyjnego sposobu myślenia, tak bym to określił grzecznie, to my się też mamy zachwiać. Bo mody mijają, a naród trwa. Okej, lecimy dalej. To luksusowy apartament, który widzicie na zdjęciu, no oczywiście go poznajecie, no zna go, jakby nie patrzeć, cała Polska. Tutaj mieszka nie kto inny, jak ten, który mówi, że lekarze wracają z Niemiec do Polski, bo zarabiają tam mniej. Że tam euro jest warte 3 złote. Tak, tak powiedział. I tutaj do moich widzów, którzy mieszkają w Niemczech, no powiem wam, że bardzo wam współczuję generalnie, że taka bieda u was, że euro jest po 3 złote w Niemczech. No myślałem, że euro to jest euro, no ale w Niemczech, jak widać, po 3 złote można kupić euro. Mało tego, ten gość z tego apartamentu wierzy, że po godzinie 18 może być kobietą. To mieszka gość, który doprowadza tak naprawdę nasz kraj do ruiny w każdym aspekcie. I co jest najsmutniejsze, że są osoby, które mu ślepo wierzą. Zresztą tak jak wspominałem na początku, młodzieżówka PiS, która ślepo wierzy w to, co mówi Jarosława, no i oczywiście jeszcze wchłaniają pisowskie media jak gąbka wodę. Także wierzę w to, że oni wierzą, że euro w Niemczech jest po 3 złote. Co prawda dziś euro kosztuje 4,70 chyba 1 albo 2 w Polsce. No ale według prezesa euro w Niemczech nie jest warte więcej niż 3 złote. Tylko, że
jest drobne takie ale. Faktycznie euro było po 3 zł, ale za rządów Platformy Obywatelskiej w 2008 roku. I wtedy kurs euro wynosił 3,20. No ale teraz jest tak źle, że w Niemczech jest po 3 zł. Jarosław, prawdę ci powiem. Ale będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Nawet jeżeli przyjąć tą przecież nie mającą nic wspólnego z rzeczywistą wartością, ten sposób przeliczania euro na złotówki. Bo przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 zł, nawet jest mniej warte, a nie tam 4,50 czy prawie 5. Więc krótko mówiąc, szanowni państwo, tak to się zmienia. Tak to się zmienia pod naszymi rządami. I mogę uczciwie powiedzieć, dzięki naszym rządom. Powiem wam tak, moi drodzy, po takim dektium Kaczyńskiego Niemcy wpadli po prostu w panikę, prognozując ogromne kolejki Polaków wykupujących w niemieckich kantorach każde euro. Bali się, że po prostu euro zabraknie. Przytomnie jednak sięgnęli po radę naszego Jastrzębia z NBP. Mają po prostu nowe walory szybko drukować, aby starczyło ich dla każdego. Wyobraźcie sobie, że PiS nic nie może w Polsce, bo wszystko wina Putina, ale na gospodarkę w Niemczech, jak widać, no, wpływa rewelacyjnie. Ten cały nasz ekspert od spraw wszelakich, Jarosława Balbina, jeszcze nie tak dawno, gdy wysoka inflacja pukała już do bram na całym świecie, można powiedzieć, on wtedy w oczy zagląda nam groźba, powiedział, deflacji. Inflacja jest teraz ostatnim problemem. To są słowa Jarosławy. To będzie trudny i ciężki kryzys, ale mam nadzieję, że wyjście z niego będzie energiczne. No i powiem wam, że no w cholerę energicznie wyszliśmy z tego kryzysu. No dzięki oczywiście niezawodnej polityce PiS. No powiem wam, że nie dziwię się, że cały świat zazdrości nam tak wybitnego stratega, jakim jest Jarosława Kaczyńska. Jarosław Kaczyński, Balbina, no nie wiem po której godzinie. Ten nasz wspaniały strateg tak podjął walkę z przewidywaną przez siebie klęską deflacji, nie inflacji, deflacji, że uczynił nas jednym z liderów w rankingu najwyższej inflacji. Znajdzie się pewnie też oczywiście jakiś inny pisowski ekspert, który teraz na użytek oczywiście miłościwie panującej nam władzy przekonywać będzie o ogromnych korzyściach wysokiej inflacji dla rozwoju gospodarczego. To też już słyszeliśmy. O, powiem tak, może i tak bywa, ale jest jeden zasadniczy warunek. Decyzje gospodarcze nie będą się nawzajem wykluczały. Jak ma się to w naszym rodzimym polskim wypadku, gdy z jednej strony radykalnie podnoszone są stopy procentowe, a z drugiej strony w sposób niekontrolowany na rynek wpompowywane są duże pieniądze nie mające pokrycia. Mówię tutaj właśnie o tym pisowskim słynnym rozdawiennictwie i dodrukowywaniu pieniędzy. Kaczyński w jednym ze swoich wystąpień stwierdził, że nie chce Polski, która żyje ze świadczeń społecznych. Tylko jak się mają te jego słowa do rzeczywistości? Oni opierają swój cały program na rozdawiennictwie, na drukowaniu pieniędzy i kupowaniu wyborców.
Ja się tak zastanawiam, dlaczego Kaczyński i ta jego cała wierchuszka pisowska uważają, że wszystkie Polki i wszyscy Polacy to idioci i wciskają im kit bez można powiedzieć, jakiegokolwiek ograniczenia. Ja rozumiem, że jest twardy pisowski elektorat, który będzie łykał wszystko bez popitki, ale nie każdy Polak jest idiotą. Proszę Państwa, to jest tak, że jakoś tak dziwnie było, że jak w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na przykład w Warszawie, jak mój świętej pamięci brat rządził, to pieniądze były tak. Jak oni rządzą, to nie ma. Jak myśmy zaczęli rządzić, to nagle okazało się, że pieniądze są. A jak oni, to nie ma. Jak myśmy rządzili za pierwszym razem, to byliśmy w tak zwanej procedurze nadmiernego deficytu. Czyli według Unii Europejskiej, no to wprowadzono po kryzysie ten, a to jeszcze no, po poprzednich kryzysach, ten deficyt nie może przekraczać 3% PKB. Deficyt nie tylko budżetu, ale finansów publicznych. No świętej pamięci Zyta Kidowska to szybko naprawiła i były pieniądze i myśmy przed wyborami tymi 2007 roku zastanawiali się, co robić z 32 miliardami złotych, które mamy w nadwyżce. No niestety wygrała koncepcja, żeby obniżyć podatki, także te najwyższe. A można było już wtedy zrobić 500+, bo to wystarczyło na 500+. No tylko, że jest taka chwila, kiedy coś komuś do głowy przychodzi. No mnie w pewnym momencie w Krakowie podczas kolacji przyszło do głowy 500+. Ja obliczyłem sobie w pamięci, że od drugiego dziecka na początku i tak dalej, że 500, a nie 1000, bo to były oproponowane przez pewnych profesorów, ale 1000 na wszystkie dzieci, no to tego nie, się nie dałoby przeprowadzić. No ale żeśmy to wprowadzili. Krótko mówiąc, no to tak jest, że my zredukowaliśmy tak zwaną lukę w VAT-ie z 24% minimum do 4,3%. I dzięki temu bardzo dużo więcej pieniędzy. I tu już jest zapas, jest niewielki, bo luka jest wszędzie, w każdym państwie, ale w paru jeszcze miejscach można bez zwiększenia podatków zwiększać dochody. I to jest jakby główna metoda. No, my w tej chwili jesteśmy przeszło 3 razy bogatsi niż byliśmy w 1991 roku. Wtedy, kiedy było dno. Bo był 89, później 2 lata spadku. 91 to było to najniżej. Mamy w tej chwili na głowę 3 razy więcej. I idziemy dalej do przodu i pieniądze, proszę Państwa, znajdziemy. Znajdziemy. Nie ma w tej chwili kryzysu finansów publicznych. No ale tak, z drugiej strony, przecież obiecywali, że nikim nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne. No i wielu to łyknęło, no i oczywiście łykają nadal. Zatem nie ma powodu, by nie pogrywać z tym ciemnym ludem, jak to nazwał Kurski swoich widzów. Powiem tak, nie, ci co bronią PiSu, się tak zastanawiam, czy im bardziej zależy na tych daninach, znaczy tych zapomogach, jałmużnach, które PiS daje, czy bardziej im zależy na Polsce. To mnie naprawdę zastanawia. Podejrzewam, że w większości przypadków tak naprawdę oni w dupie mają to, że nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacały to, co oni teraz przeżerają. Dużo bym mógł też mówić o Morawieckim i o jego kolejnych kłamstwach, pomówieniach. Ostatnio ten bankster Morawiecki rzucił, że Tusk to leń.
nie to, co on. I tutaj z jednej strony się z nim zgodzę, powiem wam, bo Morawiecki bez wytchnienia okrada Polaków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i się jebany w ogóle nie męczy. Tusk jednak przy nim to przedszkolak. Okej, ale wracając do tego dziadziusia oderwanego od rzeczywistości. Oczywiście mówię tu o tych spontanicznych spotkaniach z mieszkańcami Polski. Facet powinien siedzieć w domu i głaskać kota, a nie jeździć po Polsce. To, że Kaczyński Brejzę pomylił z Mejzą, a Inowrocław z Włocławkiem, potem myśli, że euro jest po 3 złote, pokazuje, że ten człowiek mentalnie już nie dojeżdża, on już nie funkcjonuje normalnie. Nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, jest prawdziwym zagrożeniem dla naszego państwa. Nie jest racjonalnie podejmować jakichkolwiek decyzji, tym bardziej na poziomie państwa. Tak naprawdę Kaczyński to już jest odrealnione zombie, które jeszcze rusza ustami, ale praktycznie już mu mózg nie funkcjonuje. Kaczyński w Białymstoku powiedział: lekarze w Polsce zarabiają więcej niż na Zachodzie, będą wracali do Polski. Teraz były duże podwyżki w służbie zdrowia. No jak to zwykle bywa, niektórzy są niezadowoleni, ale naprawdę w tej chwili w porównaniu z sytuacją, która była kiedyś, postęp jest ogromny. A w 2024 roku uzyskamy 6% PKB na służbę zdrowia, a w 2 lata później 7% na służbę zdrowia. To już jest naprawdę bardzo dobry europejski poziom. Czyli tych pieniędzy będzie jeszcze znacznie więcej. Idziemy tutaj w stronę zabezpieczenia naszemu społeczeństwu takiej ochrony zdrowia, jak jest na Zachodzie. Bo rzeczywiście jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że tam jest lepsza, ale już niedługo nie będzie lepsza. Także zwiększyliśmy bardzo ilość studentów medycyny, ilość szkół, gdzie można się kształcić, z 12 do 20, bo w Polsce lekarzy jest za mało, niestety dużo wyjechało, kilkadziesiąt tysięcy wyjechało na Zachód. Ale będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Nawet jeżeli przyjąć tą przecież nie mającą nic wspólnego z rzeczywistą wartością, ten sposób przeliczania euro na złotówki. Bo przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 złote, nawet jest mniej warte, a nie tam 4,50 czy prawie 5. Więc krótko mówiąc, szanowni państwo, tak to się zmienia. Tak to się zmienia pod naszymi rządami. I mogę uczciwie powiedzieć, dzięki naszym rządom. Tak, pofatygowałem się, pogrzebałem trochę w internecie. Nie wiem, na ile są te dane aktualne, ale no, to, co udało mi się znaleźć, to podzielę się z wami. I teraz tak, lekarz za 8 godzin pracy w Niemczech, tak w przeliczeniu na polskie, ma około 35 tysięcy. W Norwegii 33 tysiące, a w Polsce ma około 6 tysięcy. Ja tu mówię o zwykłych pensjach bez nadgodzin. I powiem wam tak, no ta demencja tego oderwanego od rzeczywistości faceta jest niebezpieczna dla Polski i Polaków. Bo tak naprawdę ten staruszek, on nie wie, gdzie żyje. On żyje jak Putin w odrealnionym świecie. Ostatni raz, podejrzewam, sam kupował chleb koło 60 lat temu. Tam szukając innych
mądrości Jarosławy. Tutaj mogę przytoczyć na przykład, że Kaczyński chce budować mieszkania w średniej cenie 2,5 tysiąca za metr kwadratowy. Tylko jest mały szkopuł, że tyle mieszkania kosztowały w 2008 roku w zarządów Tuska. Kaczyński jest tak oderwany od realiów, jak Morawiecki od prawdy. Ale mało tego. Ten nasz wybitny strateg, analityk, znawca od wszelakich spraw, nie dał rady nawet przygotować ustawy o obronie ojczyzny. Trzeba nowelizować tą ustawę, zanim zaczęła działać. Dlaczego? Bo nie ma pieniędzy. Nikt nie chce kupować obligacji BKG, które miały finansować siły zbrojne. BKG odwołał dwa przetargi. Teraz będą zaciągać pożyczki. No, tak właśnie działa nasz wybitny strateg, wybitny analityk Jarosława Kaczyńska. Oczywiście za wszystkie niepowodzenia, za wszystkie porażki. Wszyscy w koło są winni, tylko nie PiS. Tematów zastępczych to jest pod dostatkiem, można powiedzieć. No oczywiście teraz na topie jest to, że za wszystko odpowiada Putin. Za inflację w Polsce odpowiada Putin, nie wiem, jak to nazwać, za służalczość Przyłęckiej wobec prezesa też oczywiście odpowiada Putin, ale to jest temat na inny filmik. Mam już materiał zebrany, także na pewno o tym zrobię film. No, tak czy inaczej, wszystkiemu winien jest teraz Putin. Zresztą w materiale, który wam przedstawię, zrobię filmik, sami się przekonacie, że oni tak naprawdę mówią i taką wersję przyjęli do obrony. Szanowni Państwo, my nie chcemy Polski. Dziękuję Państwu bardzo. Jak pewnie zauważyliście, na Tuska, konwencjach, spotkaniach, jest nieporównywalnie więcej ludzi niż na tych spędach Kaczyńskiego. Oczywiście cała propaganda, machina ta propagandowa, pisowska, jedzie po Tusku, wynajduje niestworzone rzeczy, żeby tylko zohydzić. Nawet jeden z największych inteligentów pisowskich, Jaś Kowalski, powiedział, że wszyscy są zwożeni autokarami, że to jest wszystko ustawione. Powiem tak. O Tusku można wiele powiedzieć złego, wiele dobrego. Każdy ma swoją wyrobioną na jego temat opinię. Można go hejtować, można Platformę hejtować, ale prawda jest taka, że Tusk już raz opanował kryzys i inflację. Przeprowadził Polskę przez kryzys światowy suchą nogą, gdy Europa tonęła. Dziś to PiS nie wyciąga nas z tego dołka, z tego światowego kryzysu. Każdy normalnie myślący, który ma niewyprany mózg, doskonale widzi, że PiS ciągnie Polskę na dno i to się jeszcze rozpędza z tym wszystkim. I gdy w tych strasznych Niemczech za Odrą zaczynają powoli wychodzić z inflacji, PiS z Polaków robi standardowo durni i szuka na całym świecie winnych. Ja już pomijam ten fakt. Kaczyński jest obecnie zwykłym, szeregowym posłem, a ma ochronę, obstawę jak lepszą niż prezydent.
czemu tyle policji jest angażowanych do ochrony zwykłego, szarego posła? To już zresztą wspominałem o tym, że to nie jest policja, tylko pislicja. Czemu tyle policji nie ma na spotkaniach na przykład z Tuskiem czy z innymi posłami? Kaczyński nie jest jakimś tam premierem, ministrem, teraz prezydentem. Jest zwykłym, szeregowym posłem. A często policji jest więcej niż ludzi na tych spotkaniach z Kaczyńskim. I tak w sumie już na zakończenie powiem tak. Widać to gołym okiem, że pisowcom dupa się pali i boją się, że utracą władzę, bo wiedzą, co ich czeka. No w pisowskiej szczujni już takie pierdoły gadają, dlatego mówię też, że oni będą wymyślać, cudować, no, na wszystkie sposoby, zohydzać Tuska czy każdego innego z opozycji. No, pisowska propaganda już w ogóle się rozkręciła, na pełnych obrotach idzie. Ale to im nie pomoże, bo nie wierzę, żeby uczciwie wygrali te wybory. I dlatego jeżdżą po Polsce i robią tą szopkę, ten cyrk cały, bo inaczej tego nazwać nie można. A ten standardowy, przeciętny wyborca PiS nie ma pojęcia, co tak naprawdę, co się dzieje w Polsce. Większość z nich nie pracuje, siedzi na emeryturze lub na tych zasiłkach pisowskich. Nie wyjeżdża poza granicę swojej gminy, nie płaci ZUS-u, nie czyta, nie korzysta z internetu, a ogląda jedynie TV PiS. Dlatego nie widzi tego burdelu, który mamy w Polsce na skutek działań tej pisowskiej bandy, a pisowska szczujnia w tym wszystkim ich utwierdza. I tak mówiłem na początku, oni wiernie cytują to, co w tej pisowskiej telewizji im przekażą. Oni nie myślą samodzielnie, oni po prostu jak zombie zaprogramowani są. I skoro w telewizjorze mówią, że Putin jest winny wszystkiego, no to znaczy, że Putin jest winny wszystkiego. Skoro Niemcy, to Niemcy. Skoro Tusk, to Tusk. Tylko ja się tak, powiem wam, zastanawiam. Skoro ten pisowski rząd, ten, nazwijmy to umownie, pisowski rząd, za nic w tym kraju nie odpowiada, to po co oni w tym rządzie siedzą? To pytanie pozostawię otwarte. Na koniec, no oczywiście, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. A w Sucharze Dnia dzisiaj przypomnienie, małe przypomnienie z poprzedniej kampanii przedwyborczej i zagrywki Morawieckiego. Zresztą nie będę uprzedzał faktów, zobaczcie. Także dzisiaj dość długo wyszło, ale materiału było sporo. Także piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, a ja wam już bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego filmiku, trzymajcie się, cześć. Takim podsumowaniem tych wszystkich dotychczasowych manipulacji, kłamstw, przeinaczeń, rozdmuchywania nastroju, można powiedzieć, nie chcę używać słowa siania nienawiści, ale w każdym razie upowszechniania takich złych, negatywnych emocji, które są niestety podchwytywane przez prostych sympatyków. Nasi poprzednicy mówili, że budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty. Prawda? Pamiętacie coś takiego? Nie było ani dróg, ani mostów. My teraz dla porównania i również tutaj w tym powiecie i w Świebodzinie wiem, że jest potrzebna wam południowa obwodnica. Czy tak? Tak. Czy nasi przyjaciele, którzy skandują konstytucja, też potwierdzą? Też potwierdzą. To jesteśmy razem.
zjednoczyliśmy się, bo chcemy rzeczywiście sklejać, tak? Tak, chcemy sklejać Polskę. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście te lokalne problemy dla nas są ważne. Żeby nie być gołosłownym, powiem tak. Nasi poprzednicy, których nasi przyjaciele z kartkami chcieliby z powrotem zaprosić do władzy. Coś wam powiem i państwu również. Przez 8 lat wydali 5 miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu 1 do 1,5 roku. Porównajcie sobie. Według danych Najwyższej Izby Kontroli w latach 2016-2017 na drogi lokalne wydano 1 600 milionów złotych, a więc znacznie poniżej 5 miliardów złotych, o których mówił premier. Dlatego za słowa wypowiedziane w Świebodzinie Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej pozwał premiera w trybie wyborczym. Sąd nakazał Morawieckiemu opublikowanie oświadczenia o następującej treści. Nieprawdziwe są informacje, że w ciągu 1 do 1,5 roku wydawana jest przez nas większa suma na drogi lokalne niż za czasów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu 8 lat. Oświadczenie ukazało się na antenie TVP Info i TVN przed głównymi wydaniami wiadomości i faktów.